Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj chcemy też pokazać u kolegi Bogdana Kostorza, u którego jesteśmy, jak wygląda jego tutaj suplementacja. On tutaj używa, widzimy, preparatów firmy Prima. Tutaj tak specjalnie zaszliśmy w tej kanciapie, że tak powiem. Ale tam sam jeden środek, widzę, masz jakiś, kurde, w słoiku takim pewnie jakieś cudowne krople, czy jak to się tam nazywa, co to jest? To jest złoty środek, nie? Czyli co to jest? Propolis. Propolis, aha, ze spirytusem. Ze swojego bimbru i wiadomo, także... Ale też widzę, masz tutaj te preparaty firmy Prima, to o nich tutaj możemy dużo mówić, zresztą może teraz więcej zrobimy takie jakieś wademekum hodowcy i tak się umówiliśmy z księdzem Jerzym Kostorzem, on nam dokładnie opowie, jak on to roduje, ale widzę też masz preparaty, te zioła, to ja je charakterystycznie rozpoznaję, to jest od ziołarka koniecznego, tak? To też je stosujesz, bo tam widzę otwartej masz jeszcze, dostało ci dość też, dużo. Też się stosuję. Też stosujesz, a co tam masz przygotowane w tym wiaderku nie, z tyłu? To jest oleiste takie nasiona. Takie. Nasiona oleiste, to pokaż je, żebyśmy konopie tutaj... No. I to jak dodajesz? W którym momencie? Teraz cały czas? Cały czas. Bo karm używasz to jak widzę, tak Prima, także tutaj wzięliśmy cię z zaskoczenia trochę. Z Primy, tak. Tak, ale tam jeszcze masz worki z jakimś ziarnem dodatkowo, co to jest? Przywiozłem jęczmień i pszenicę na zimę, żeby tam sobie trochę te mieszanki rozcieńczać. Tak. Rozumiem, to też masz na pamiątkę, widzę od Rainera Pittmana. No jak się tam taki tak, tak. To się bo też od Jakuba Błaszczykowskiego, widzę Łukasza Piszczka, pocztówki, które używa Bogdan Kostosz. Bogdan Kostosz wspólnie z żoną w tym roku. Przypominamy, mają bardzo dobry rezultat. Na młode tego jednego gołębia też macie, ma koeficjent 2,46, ale mamy więcej, bo mamy 4, tam 2,88, także tych, takie bardzo, tych, dobre. Bardzo dobre koeficjenty. No. No, w regionie to pozwoliło wam też zostać mistrzami regionu, a tak. W klasyfikacji ogólnopolskiej, jak będzie mniej więcej, no nie wiadomo, będziemy jeszcze czekać i będziemy na pewno kibicować. Tam jeszcze widzę, ty lotujesz na zegarze Taurisa, ale tam masz jakiś stary to taki... To jest zegar, który zaczynałem lotowanie po prostu. Aha. Na tym zegarze... Rozumiem. A jak tutaj te suplementy diety, teraz cały czas mamy okres pierzenia, też dodajesz coś teraz jeszcze? Tu widzę na pierzenie na pewno siarę. Siarę na pierzenie przede wszystkim. No i te wszystkie preparaty, które jeszcze pozostawały z lotów, się dodaje cały czas. Tak. Cały czas, żeby wykorzystać. Wiadomo, sezon się nowy zacznie, to już trzeba, to dobrze by było nowe mieć, a te, jeżeli będą kończyły się terminy ważności, to też je trzeba wykorzystać. A propolis jak dodajesz? Poniedziałki, tam we wtorki zależy, tam w jaki dzień, to sobie taką mieszankę jeszcze z tym. Z octem jabłkowym mieszam i dolewam do karmy i zostawiam na drugi dzień, to podaję, także... Rozumiem. To życzymy powodzenia, oby w przyszłym sezonie już tymi gołębiami... Nie, dziękuję. Te, które były młode, już będą jako stare latać, roczniaki. Spokojnie, nic nas nie goni. Postaramy się, powiedzmy, w lotach starych może już powalczymy. Postaramy się też jeszcze, Bogdana odwiedził tak kiedyś na locie, tu jest bardzo łatwo dojechać, zobaczymy. Okolica jest bardzo ładna, widzę żadnych drutów, nie masz nic. Jak to nie ma? A nie, tu jest właśnie, kurde, z tej strony tylko. I co, zdarza ci się, że się zabijają? Zdarza się, tu mam gdzieś też tam gołębia, co jest poszyty. Jakoś przed ostatnim lotem, czy przed ostatnim lotem, jeden z moich najlepszych lotników od księdza Jerzego, co cały przyleciał rozwalony. A jak loty są, to masz przylatując z który kierunek jest? Stamten, to na szczęście właśnie tak myślałem. No. Ale to nie jest problem. Miałem przypadek, gdzie wywiozłem gołębie na trening i nie przyleciały cztery gołębie, gość mi zadzwonił z Kochłowic po trasie, jak leciały, gdzieś tam też druty uderzyły. Także czy te druty są tutaj, czy po trasie? Zawsze gdzieś się może coś trafić. Zdarzy, także... Dobrze. Także gratulujemy, życzymy powodzenia, do zobaczenia, dobry lot. Dobry.